Siemanko, pewnie jak widzieliście tytuł filmu, wiecie o co chodzi mniej więcej, a ja wam postaram się streścić szczegóły, jak do tego doszło, dlaczego to auto wygląda tak i dlaczego stoi tak długo i jak to jest z tym autohandlem. Też będę się starał szybko to wam opowiedzieć, bo też nie lubię półgodzinnych filmików i gadania głupot i nie wiem, rozwiązłości na jakieś tematy, które nie mają tak naprawdę sensu. A to też mówię, jak nagram ten filmik, może jakoś się za ten samochód zabiorę. Ogólnie teraz taki nastał trend, jakaś moda na autohandel. Dużo osób po prostu teraz to wrzuca filmy, a jak to jest super handlować autami, praktycznie żadnych wad ani nic. A to jest właśnie jedna z tych wad autohandlu. Macie filmiki z USA, ktoś sprowadził, zarobił 10 tysięcy, tu 15, 13, super. Tu teraz macie też oczywiście fajne szkolenia, jak to kupować i handlować samochodami. Ktoś was wyszkoli w 2 dni. Wyszkolę cię w 1 księżyc. Jak to się robi? A niestety jest dużo gorzkich pigułek, które trzeba przełknąć przy takim czymś. No i też po prostu mieć gotówkę, żeby się nie spalić. I to jest takie coś pokazanie troszeczkę od kulis. Ale powiem, jak to wyszło z tym samochodem ogólnie, dlaczego tak się stało. Auto kupiłem 3 lata temu, opłaciłem akcyzę. Wszystko było cacy. Nawet postaram się wam tutaj wrzucić zdjęcia, jak to mniej więcej sobie wyglądało, gdy ten samochód był gotowy. Bo samochód był gotowy do sprzedaży. Wszystko było ok, ale zobaczyłem, że pod maską idzie sobie przewód w peszlu. Nie idzie w takim kolorowym peszlu, pokażę wam, może dojdę, uda się otworzyć tą machę. Albo tutaj zarosło od krzaków. O, widzicie, tutaj sobie idą ceweczki i ogólnie do tego macie taki, o, czerwony peszel. No i jeden ten peszel nie był taki jakby schowany przewody w niego, pobawiłem się tym. No i niestety auto coś, wypadł mu błąd i zaczęło sobie nie chodzić na jednym. No stwierdziłem, może przerwał się przewód, ale to zaraz łatwo idzie sprawdzić. Kupiłem drugą cewkę, auto nie chciało chodzić nie na 8 cylindrów, tylko nie chodziło aż na praktycznie można powiedzieć 5-4 i nie wkręcało się na obroty. Jechało do 20 na godzinę, jakby weszło w tryb awaryjny. Nie wiadomo było, co tak naprawdę chodzi. No ale wszyscy podejrzewali, ach, ceweczka, będzie super, łatwo, prosto. Zaprowadziłem do jednego elektryka, bo poprawiał, nic się nie zmieniło. Potem dostał ten wóz drugi elektryk. No i tak się przeciągało. Jeden miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc, czwarty miesiąc. No w końcu mówię, weź to ogarnij. No mówi, pooglądał wszystko elektrycznie, tu jest wszystko tip topes. On tu nie widzi żadnej usterki, skasował sporo kasy, bo no tu nic takiego nie ma. A nic nie zrobił, auto dalej chodziło jak chodziło, już tylko kurde zaczęło gorzej palić. No to pojechało sobie do drugiego fachowca. U drugiego fachowca stwierdzili, że ach, może masz walnięty komputer od silnika. No to wynalazłem taki komputer od silnika, potem był wykasowany immobilizer założony. Nic to nie zmieniło. No to pan następny fachowiec stwierdził, że ach, na pewno jest przestawiony napinacz lub rozrząd, bo one mają często te problemy, silniki 3.7, jeden oryginalny napinacz chyba wtedy kosztował 1500, trzeba założyć 2. My odżałowaliśmy tutaj kasę, zrobiliśmy to. No niestety dalej auto nie trybi. No i teraz zaczęło sobie jeszcze tak mu odbijać, że oczywiście jak widzicie wóz jest na pneumatyce, gdy nie zapali, to po prostu się nie chce podnieść i ciężko było wjechać na moją lawetę, żeby odebrać od tego mechanika, który wymienił sobie z niego te napinacze. No ale jakimś cudem po 30 razach jakaś załapała, pochodziła, napompowała się i wjechała. No i wylądowała sobie na wiosnę tutaj, w takim krzywym miejscu. Jak widzicie, tutaj troszeczkę inaczej mam auto postawiane. No i ktoś się tam, jeden chętny, znalazł, poznałem takich w porządku gości z serwisu takiego ala autoryzowanego z Łodzi. Powiedzieli, że może spróbują z tym powalczyć. No ale zanim coś tam się ogarnęło, wiadomo, przy autohandlu
też tracisz, jak to mówią, wenę na coś innego, albo robisz coś innego, albo musisz coś komuś zawieźć, a ja pracuję tutaj, sam firma jest tylko moja, więc nie mam tutaj żadnych motywatorów i kumpli, którzy by to za mnie zrobili, czy tam wspólników, więc jakoś sobie czas tam leciał, a tu Audi sobie zaczęło nie zauważyć kluczyka, bo tak to by mnie pomęczył, zapaliłaby na 2 sekundy, powystawiałoby się auta, stunęłaby się na lawetkę, byśmy zawieźli, może następne osoby by się z tym, to powiem, wozem męczyły. A tu tak niestety nie chcę pójść. No i teraz sobie klocek stoi za, nie pamiętam dokładnie, ale chyba sam samochód około 20 tysięcy, czy niecałych, plus akcyza 3-4 tysiące. No i przy okazji te naprawy, gdzie napinacz kosztował kupę kasy, jeden elektryk, drugi elektryk, no i spokojnie powiem wam 25 tysięcy. No i nie wiedzą, co z tym zrobić, sprzedać to na części, czy walczyć o naprawę dalej tego samochodu. A było sprawdzonych też tu mnóstwo rzeczy, od kompresji na silnik, po pompę paliwa, po resztę. Kolejny problem, że nikt takich aut nie chce po kimś naprawiać, bo przede wszystkim mechanik ci powie, ach, będę nad tym siedział 2-3 tygodnie, nie znajdę żadnej przyczyny, a w międzyczasie bym sobie zarobił sporo na jakichś prostych po prostu wymianach eksploatacyjnych typu rozrząd. No i też się nie ma dziwić tym ludziom, bo każdy chce jakoś żyć i nie chce czyichś problemów brać na siebie. No i w sumie też tutaj wiem, że mógłbym ten wóz zrobić wcześniej, nie jestem bez winy, ale tak wam wspomniałem przed chwilą, nie zawsze człowiek ma wenę do czegoś, co nie idzie. No, to ja robiłem. I przechodząc do sedna tematu, to nie jest jak w tych wszystkich super filmach, że kupujesz za dychę w Niemczech, przywozisz do Polski i sprzedajesz za 11, jak w zawodowych handlarzach, że jest cudowny scenariusz, że ktoś tam dołoży 1000 zł, potem przychodzi, ktoś targuje 4, no i ci zostaje na rękę 5 tysięcy zarobku, tak to nie wygląda. Ludzie są bardzo wybredni w tych czasach. Najmniejsza rysa potrafi ludzi odbić od samochodu, a to jakaś drobnostka, że nie wiem, auto będzie zapalane 2 tygodnie i zakręci trochę gorzej, to już będzie akumulator do wymiany, dziękuję, żegnamy. No niestety taki jest urok polskich klientów. No i żeby się tego nauczyć, to potrzeba naprawdę sporo czasu i doświadczenia i szkolenia. 2-3 dniowe wam tego nie dadzą. Ani oglądanie filmików na YouTube, jak ktoś sprawdził furę z USA, sprzedał, albo nie wiem, jak to wygląda na niemieckich placach. Mnóstwo jest osób, które chce was, nie wiem, nawet prywatnych oszukać. Ja handlując autami 12-13 lat, stracę mnóstwo pieniędzy na naukę właśnie takich oszustw od naszych cudownych, prywatnych sprzedających. A to jakiś samochód potrafił być cały zgnity i po prostu zalepiony gdzieś, żebyś tego nie widział przy zakupie, a to potrafiło być niby wszystko ok. A ślizgać się skrzynia w automacie, gdzie handlowałem samochodami za 5-6 tysięcy. Nie było to absolutnie już opłacone do naprawy. No i takie auto albo lądowało dla kogoś też na części, czyli traciłeś, nie wiem, w jeden dzień połowę kasy, 2-3,5 tysiąca, a no nie oszukujmy, 10 lat temu to był trochę inny pieniądz. No po prostu musiałeś zainwestować w naprawę, no i wszystko, co byś może zarobił, albo nie wiem, traciłeś mniej na przykład tego tysiaka, no ale męczyłeś się potem ze sprzedażą, z OC i przede wszystkim dużą stratą własnego czasu, który mógłbyś poświęcić, no nie wiem, na robienie czegoś innego lub zarabianie pieniędzy. No i pamiętajcie, że to nie jest tak właśnie kolorowo, żeby widzę spatrzeć każdy aspekt, nikomu nie będzie bronił handlować samochodami, ale żeby też fajnie poznać tą drugą stronę medalu sprzedaży pojazdów używanych, gdzie przy okazji jeszcze też wedle polskiego prawa bierzecie za nie jakąś tam odpowiedzialność, no i przede wszystkim złość klientów, gdy nawet głupi alternator przestanie po 2 tygodniach ładować, który zużyły się szczotki, a ty dostajesz opieprz, że ktoś w połowie drogi zapojął się ładowanie i nie dojechał do domu, jakby to była twoja wina. No i tyle. No i cóż, zaproszę was do subskrybowania kanału, bo może coś wymyślić, jakiś fajny, ciekawy projekt, bo tam stoi taki ciekawy gruz pod szopą, piękne zdjęcie, może wymyślić się z niego coś ciekawego. No i zapraszam was też do zakupu mojej oferty samochodowej. Jest dość ciekawa po tylu latach.
naprawdę jest w czym wybierać i staram się sprowadzać jak najlepsze auta, żeby zrobić sobie wspólę dobrych i zaufanych też klientów. Pozdrawiam, hej!